Hejka, tu Werka. Dzisiaj Wam pokażę moją nową lalkę Reborn. Już Wam pokazuję. Nie jest w te ciuszki ubrana, co była, tylko ma zmienione. Takie, tak wygląda. O. Ma jedną rączkę tak ułożoną. Ma jednego palca zgiętego i wszystkie prawie tak dobrze otworzone. Drugą ma tak w żubika, tak zmieniętą. Ma fajne stopy. Nóżki też mi się jej podobają. Stopy ma takie, jakby miała zmarszczki, ale to są takie u małych dzieci, jak są. Palce ma ładnie ułożone. Ma fajną nóżkę, o. Taką. Co Wam jeszcze powiem? Ma fajną głowę, ma fajną twarz. Naprawdę podobną do dziecka. Ma do tego był smoczek taki. O. Biały tu, a tu różowy, taki z misiem, tu się przypina. Tylko kupiłam do niej taką buteleczkę do zabawy. I tu są jej ciuszki, tylko właśnie zgubiłam jej jednego bucika. Nie wiem, gdzie mi się... O, mam tu jej. Miała takie buciki z takimi pomponikami. Miała taki chyba zimowy, nie zimowy, tylko taki chłodny nastrój, ale miała też krótkie spodenki. Taki sweterek z różowymi guziczkami, tu z taką kratką. Takie spodenki, różowo-brązowe taki, jasny brąz, o. Miała tu czapeczkę z takimi pomponikami, też fajna. Była w to ubrana. I ona teraz to nie jest ubrana, bo była... Była przebrana, nie? I teraz Wam pokażę jeszcze, co mam, jaką mam nową granie, jaką mam raczej pieluchę. O, taką. Też fajna jest. Jeszcze Wam pokażę mój... Jeszcze pokażę tylko to. Taka mini bluzeczka. Jest na zapinanie. Ma takie wpaski, fajne rękawki. Z tyłu ma białe, a tu ma baranka. I coś, i pisze tam na niej. I właśnie ona jest też w to ubrana. Już Wam pokazuję. Muszę jej tu. Widzicie? Ma tu też takie kremowe. Ma też baranka i z tyłu ma takie coś. Nie? Ma też takiej nóżki, wyglądają fajnie. Mi się ona podoba. Marzyłam o takiej lalce i w końcu się doczekałam. Dostałam na Dzień Dziecka i jestem ucieszona. Bardzo się jestem szczęśliwa, bardzo się cieszę, że mam tą lalkę. Postaram się teraz nagrywać odcinki o tej lalce. I też Wam pokażę, w jakim wózku ją wożę, jak się bawię, jakie ma ciuszki. Następny odcinek to może nagram o ciuszkach, a później nagram o wózku. I później może ją nagram, jak będę ją wiozła w wózku, jak ona wygląda we wózku. I też napiszcie mi pomysł, co bym mogła, jaki odcinek bym mogła z nią nagrać. Piszcie w komentarzach. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie. I napiszcie, czy Wam się podobało, czy nie, czy i chcecie ten odcinek o wózku, czy jeszcze chcecie jeden odcinek o tych ciuszkach wszystkich o czymś innym, o czym bym mogła jeszcze zrobić odcinek. Pa, pa!